W praktyce to jest tak, jak na przykład z moją córką, która przyszła kiedyś do mnie i powiedziała, że po trzecim roku rzuca medycynę. No i wtedy, trzymając się tej koncepcji, o której ci mówię, trzeba by powiedzieć, o, córuś, to niezwykłe, to fascynujące. To... A co powiedziałeś? Wiesz co, nieważne, co powiedziałem, ważne, co miałem w oczach. Myślę, że w oczach miałem takie absolutne zdziwienie, zaskoczenie, trochę strachu i takiego rozczarowania też, bo takie wyobrażenie rodzica, że dziecko będzie lekarzem, bardzo jest sympatyczne, tak? Również człowiek chce myśleć w swojej perspektywie, a kiedyś będzie miał tutaj pewnie większe możliwości korzystania z wiedzy swojej córki. No, ponieważ ja mówię o wspieraniu, mówię o tych wszystkich elementach, które dodają ludziom siły i staram się tak żyć, to pewnie ja już nie pamiętam, wiesz, nie zareagowałem jak klasyczny rodzic, który mówi, o Jezu, to już skończ, to po co? Może też dlatego, że ja rzuciłem weterynarię po drugim roku i skończyłem psychologię i też w moich czasach rzucenie weterynarii było na niektórych absolutnie niezrozumiałe, bo to był konkretny zawód, a psychologia to nie wiadomo co. Ale właśnie wtedy, wiesz, kiedy dookoła ciebie dzieją się takie rzeczy, to człowiek wychodzi z teorii i wchodzi w praktykę. I jest tak, jak mówisz, mój syn 14-letni musiał podjąć decyzję, czy sport, czy edukacja, tak? czy liceum. Akurat połączył to i będzie często do szkoły tenisowej, znaczy, gdzie tenis jest bardzo rozwinięty, ale widziałem, jak dla niego to jest no, trudna decyzja, tak? Bo jeżeli chce się zaangażować w sport, to w normalnej szkole nie będzie miał czasu. A jeżeli w normalną szkołę, gdzie jest bardzo dużo materiału i dużo trzeba poświęcić na lekcje, to już nie będzie miał na sport. I że on musi podjąć taką decyzję, mając 14 lat. I ona już determinuje to, co będzie dalej. Bo jeżeli pójdzie ścieżką w prawo, no to spotka innych ludzi, w lewo spotka innych ludzi. Wiesz, to jest właśnie coś, o czym się dzieciom nie mówi, czego młodzi ludzie pewnie nie wiedzą tak każdego dnia, nie zwracają uwagi na to, że nic nie jest w życiu neutralne. Że to, gdzie poszedłeś do szkoły, może mieć wpływ na twoje życie za 20 lat. Tak? Bo potem czasami się patrzy na historię różnych relacji i się okazuje, że oni się już znają od podstawówki. Tak? On jest teraz ministrem, a ten jest wiceministrem. Ale oni się znają z podwórka. Czyli ta relacja budowała się wtedy, kiedy oni byli dziećmi, ale wpłynęła na to, co się wydarzyło, jak już byli bardzo dorosłymi ludźmi. Tak? Mało kto sobie myśli, chodzę do przedszkola, będę budował teraz networking, będę robił w przedszkolu, tak, z dziećmi albo w szkole. Bo być może kiedyś to środowisko będzie miało dla mnie coś do zaoferowania, a ja dla nich. Ale tak jest. Czyli ta praca, którą rozpoczynasz pierwsza, patrzysz na to, jakie byś miał pieniądze i czy satysfakcjonujące są warunki, a czasami istotniejsze jest to, jacy są tam ludzie, bo być może tam są ludzie, którzy cię wciągną w swój świat, nawet pozytywny, na przykład nurkowanie, tak? Ale to nurkowanie pociąga sobą kolejne jakieś decyzje i kolejne decyzje i być może tam spotkasz swoją przyrążonę, która będzie nurkowała, czyli jakby to nie ma taka decyzja, tylko pójdzie do tej pracy, bo decyzja, która wpłynęła na również inny. I to mnie fascynuje.